się. Zresztą nasze materiały edukacyjne są dostępne na naszej stronie internetowej za darmo do ściągnięcia przez nauczycieli, przez nie ma problemu. Ja uważam, że w ogóle polskie organizacje bardzo dużo zrobiły swego czasu do poprzednich wyborów. Doprowadziły do już zbudowania zrozumienia dla uchodźców przebywających w Polsce. Wzięto uchodźców na celach, zbudowano w społeczeństwie strach. Teraz większość krajów, które była, to są kraje europejskie. Bo tam wolno i jakaś wolność. My ten lęk musimy pokonać. To musi państwo robić. Wszyscy, tak? Zdobywać tę wiedzę. Młodzi ludzie już do polityki. Wierzę, że oni już też mają inne spojrzenie, tak? Nie wszyscy. Ale albo coś będziemy robić, albo nic. Nic, co powiemy naszym wnukom. Trudno też nie zadać takie pytanie. Może bez odpowiedzi. Dlaczego rządy znajdują pieniądze na to, żeby się zbroić, a nie znajdują pieniędzy na to, żeby właśnie pomagać tam, gdzie są wojenne, tak? Czy właśnie trwają działania wojenne. Te działania wojenne w XXI wieku też wydawałoby się, że też powinny zanikać, a one się nasilają. Władzamy pieniądze. Tak, to jest niestety coś, co jest mi obce, też tego nie rozumiem. Ja uważam, po co się zbroić. Tak? Bo jak człowiek ma broń, to znaczy, że kiedyś z niej wystrzeli, tak? Wcześniej czy później. Nasze żadna pomoc humanitarna nie jest chroniona żadnym własnym budynkiem. Nasze bezpieczeństwo to są lokalni ludzie. Oni nam powiedzą, jeżeli my ich szanujemy, oni będą szanowali nas i oni zadbają